Zaczynamy, dzień dobry, witam serdecznie, kolejny odcinek z Among Us. Zapraszam oczywiście na początek do lajkowania, subowania, rozbienia na Twitch.tv/ jak link w opisie. Polecam serdecznie, jestem Sirem. Patrz jakiego mam słodkiego skina. Jejuśku, jak go zobaczyłem, to od razu musiałem go wziąć, bo to jest zbyt słodki skin. Dobra, no to co, lecimy od razu na skan i idziemy, wychodzimy. Bo mi narzekacie w komentarzach, że... zawsze jak jestem impostorem, to robię lunetkę i wychodzę. To teraz zrobię skan i wyjdę. Dobra, idę sobie. Dobra, sprawdzę. O, Loki jest zły, to świetnie. Dobra, wychodzimy sobie w takim razie. Idziemy do admina. Oho. No nieźle, tak mnie cofać. Dobra, no to co, robimy sobie temperaturkę do góry. Poczekamy sobie jeszcze do 20 sekund, sprawdzimy jeszcze jedną osobę i wtedy będzie można zgłosić przycisk albo coś zrobić, albo poczekać, aż coś się wydarzy. No dobra. Może ominimy póki co tutaj. Znajdźmy rzeczywiście osobę, którą możemy sobie sprawdzić teraz. O! Jest pan Gremlin. Sprawdźmy sobie Gremlina. Gremlin jest dobry, ale milusia. No i super. No i pięknie. No dobra, zróbmy sobie tutaj cyk, jeden task, drugi task. No i ktoś sobie zginął, niefortunnie. Witam serdecznie, co tam, jak tam? Witam serdecznie. A no, nudna strasznie. Czyli parę ze wszystkich. Ja nie mówię, że nudna, tylko że długa, ale... Nie wiem, czy wszedł na moje bagno, ale wiem, że na pewno zaraz jak szedł, znaczy jak szedł, jak ja szedłem w lewą stronę na elektryka, to tam jego ciało leżało. Ale gdzie? Ogólnie Loki może być Blackbearerem, bo tak bardzo się trzymał przy nas przy tym skanie, a się nie skanował. No ja patrzyłem. A ten się właśnie teraz ze mną skanował. Ja chcę powiedzieć... Ze mną się skanował Klakier chyba. Tak, patrzyłem po prostu na was. Tak, patrzyłeś i tak sobie stałeś tam jakieś pół godziny, aż zeskanujemy i potem jeszcze kolejne osoby przyjdą, żeby ich użyć po prostu Blackbearera umiejętności, zainfektować. Takie jesteś właśnie. A tak na serio to zdążyłem zrobić już połowę tasków i Hubi i Luna raczej tego nie połowę zrobili, tasków, bo... aha, stojąc no przy tak. nas przy skanie przez pół rundy. No bo zrobiłem na początku tego... Gówno, on jest jakimś gówno, dokładnie, dzięki. Osób. Ale no, dzięki. Albo Jesterem, albo Blackbearerem. No, albo arsonistą. No bacie, strzelajcie. Ja noszę, jak jestem jakimś Blackbearerem albo arsonistą, to biegam za Ibim wtedy. Bo ja biegam największą ilością osób. Rozumiem. I no wiecie, cóż. Wtedy wiecie, można im podpalić i zarazić. A, dzięki, dzięki. A powiem, wywalmy... Albo część teraz będę krankę. Wywalmy i biegamy, żeby nie miał za kim biegać. Ktoś mnie... Szreku, ja za mną nie biega, Loki. A powiedz mi, Szreku, gdzie cię tepło w ogóle? Tepło mnie do laba. Wychodziłem z laba, minąłem się z Ymirem. Tak. I jak się minąłem z Ymirem... Ja potem też jak mijałem się z Ymirem, to mnie teleportowało. Ymir! Nie mam kurwa pojęcia. To czyli by się mogło zgadzać faktycznie, że ATM poszedł się skanować, bo go tepnęło ogólnie z tobą na skałkę i jak wrócił, skoro wrócił do laba, to możliwe, że faktycznie się skanował. Czyli rozumiem, AB, że do mnie ciebie tepnęło, tak? Tak, Krzysiek. No tepnęło mnie do laba, no. A, do laba. Ale tam nie ma czegoś takiego no, jak waiting for scan. Dobra, ja to skipuję. Podejrzany ATM. No kurwa, jak się skanujesz z kimś, ja się jeszcze nie zeskanowałam, jak chcesz. Jest wam przedłużeniowy? Niedługo tam z 29 godzin. Masz nazwę masz. Dobra, nie krzycz już Wiksa. Bo kurwa, mówisz mi, że nie ma jak jest. Aha, teraz Loki za mną idzie. Niedobrze, nie podoba mi się to. Dobra, zróbmy tutaj. Teraz sobie sprawdzimy jeszcze jakąś osobę. Jak będę miał 28 sekund, to wtedy schodzi... Znaczy nie, tak? 28? Tak. 28 to schodzi... A, już mi już zeszło w sumie. Przed cooldown. Impostorom. Nie, teraz 28? Nie, 18 przed cooldown. No, bo ja mam 40 sekund. Różna matematyka. Za 18 sekund to schodzi im cooldown do zabijania. Jak ja mam 18. Zaraz spotkamy jakąś osobę do sprawdzenia. O, ktoś tu wychodzi chyba. Klakier. Sprawdzony. A, Klakiera akurat miałem sprawdzonego przecież. Czyli dokładnie nie miałem sprawdzonego, ale...
Ojej, Wiksa z Atemem łażą. Niefortunnie, nie podoba mi się to. Dobra, wybiegajmy. Nie podoba mi się ta Wiksa biegająca za Atemem. Trzeba będzie ich sprawdzić, takie mam wrażenie. Dobra, taski mamy tutaj zrobione, mamy jeszcze do zrobienia antenkę. No nie, no kurczę, trzeba tego Lokiego wywalić, bo on zaraz pozaraża wszystkich. Sprawdziłbym ATM albo Wiksę, którzy biegają razem. Ale przebiegnijmy tędy. Kto to był? To był Emil akurat. Luna jest czysta, w porządku. Wolałem szczerze użyć tej roli, bo nie chcę marnować mojego cooldownu. Aha. Też była długa. O! To ja ten. Niedobrze. O, dwa na butla. A dwa na butlach. A ten stamtąd wychodził właśnie. A ten? Daj mu spokój. Ta, ale no jakby wydaje mi się... Oj, a ten z Wiksą? Nie. Oni cały czas biegają razem teraz. Cicho, nie. Tak, cały czas razem biegają, no. That's true. Ale no generalnie, jak ja wbiegałem do O2, to wydaje mi się, że Luna... W sensie, że ona mogła to zabić. Nie, Luna nie zabiła. Nie, mi się znaczy, nie wydaje, Luna miała, że Luna miała też okazję mnie zabić, mnie nie zabiła. Luna... Też mnie miała okazję. No, Luna znaczy, miała okazję. Miałem ją przy wejściu do admina i ona tam po prostu biegła i tyle i zgłosiła. Ale bo zrobił taski, bo zobaczcie ile jest. Tak, bo zobaczyłem na adminie, no to w sumie że, prawda, ale to nie zmienia... To nie zmienia faktu, że... Były w O2 i chciałem zobaczyć, czy tam się nic nie stało. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Loki rzeczywiście jest tym plagbearerem albo arsonistą. Niby... Ale dlaczego? Muszę... No bo nie badają kille, więc neutralna musi być taka, która, która zajmuje dłużej, więcej czasu. Chcemy cię wrzucić do mów. A kto wam... Nie jestem weteranem. No kto co nam? A kto wam wszystko naprawia? Przepraszam. Ja wiem, kto nam naprawia, nie jesteś ty. Ale kwestia jest pytanie, czy to nie Jester, ale można wyrzucić. Ryzykujemy. Na pewno? O. Oj. Ej. Nie wiem, Klakier był dobry, więc... Strzelał Chestera. No, możliwe. Nie wiem, no ale Klakier był dobry, więc mógł być vigilantem. No to lepiej... Ale ja nie mogę zagłosować. Ja nie wiem, ja już głosuję. Ruszy? No dobra, i tak. Mój głos i tak nic nie zmieni. No nie. I Taski. Jeśli to nie koniec, to Taski, no. No jest co. Dobra. Lećmy. Musiałem napisać jeszcze Dawidowi, żeby bijał jak będzie. Napisał, że się spóźni. Dobra, róbmy tutaj buteleczki. A no tak, jedna mi została tylko. Dobra, idziemy odkliknąć w takim razie. No nie, no obstałem, że to jakiś kurczę Blackbearer był Loki. Albo właśnie arsonista, tak się zachowywał. Jak dla mnie. Ubi tutaj biega. Robimy ostatniego taska, cyk, odkliknięte. I teraz poszukajmy sobie jakiejś osoby. Teraz obstawiam, że będą bardzo dużo killi teraz będzie leczyć. Idźmy do admina. Nie wiem, gdzie on poszedł. A to Luna akurat. Jarek jest czysty. W porządku. No dobra. Ajaj, te komsy. Nie podoba mi się to. Dobra, ryzykuję. No, musiałem zaryzykować. Kurczę, gdybym sprawdził wtedy tego Hubiego. Unlucky, kurczek, unlucky, no. Mogłem sprawdzić Hubiego zamiast Kosiaszka. Akurat trafiłem na Kosiaszka, kurczę, bo był Hubi. Właśnie tak, kurde, ten Hubi tak biegał, tak... O! Zastanawiałem się, czy by go nie sprawdzić, ale no nie sprawdziłem ostatecznie. Jak się nie odzywał w ogóle nic. Zero kontaktu. Czemu dopiero teraz ktoś to naprawił? A, bo to Kruszym tutaj. A, bo była bomba. To by wiele wyjaśniało. Kruszym też jest impostorem i czeka po prostu, żeby kogoś walnąć? Nie rozumiem. Nie wiem w sumie. A, jednego czy dwa taski brakują. Kto nie zrobił? No to wydaje mi się, że... No, Klakier! Jeden task!
Zostaw moje bagno atem. No dobra. Ja wcale nikogo nie zabiłem. No, Loki był bez silencja. No, wcale nikogo nie zabiłem. Jeszcze go wyrzuciliśmy. Nie wiem, o co wam chodzi. Ajajaj, klakier! Jednego taska nie zrobiłeś! No. Przejebaliśmy przez to. No nie zdążyłem. No, nie, ale jak nie zdążyłeś? Jak się latałeś no, po prostu no, bo, na no bo już ci mówię, co się wydarzyło, nie? Zastanawiam się, zadzwonił telefon. Co się stało? Nie, zastanawiam się, co się stało, że się AB i Luna wyjebali? No wow. Znaczy nie, jest to kosiarzek. Kosiarzek. Tak. Ja mówię, co się odjebało? No to rzeczywiście. No i zabrakło jednego taska przez to, że tak się zastanawiałeś. Tam, no ale to było ważniejsze, no. Ważniejsze było się zastanawiać. Robiłem dochodzenie prywatne w głowie. Rozumiemy. Ale że Hubi był tym... Hubi był... Jak on się nazywa? Bomberem i nie skorzystał z okazji, żeby postawić na skanie. Dobra. Dobra, Loki wbiegł. Loki wbiegł, ATM i ja. Czy on mnie wyteleportował ze skana, żeby się zeskanować? Nie, to byłby wyższy poziom ATM-a po prostu. Wyższy poziom ATM-a po prostu. W 90% on to rzeczywiście zrobił. Jestem na 90% przekonany, że on to zrobił. No nie da się. O. Zostawmy tutaj może. Dobra, kosiarzek, Luna. Loki i może ATM jeszcze tu wbiegnie. A Rezek ruszy. Dobrze, dobrze. ATM w to wbiegnie. ATM w to wbieg, super. Kurde, już zapomniałem wszystkich. Luna, Loki, Kruszym, Areze, ATM. Kosiarzek. Chyba tyle osób weszło. Ja pierdzielę, będę miał całe lobby w tym trapie. No nie mogę z tym ATM, on naprawdę mnie cały czas teleportuje, no. Dobra. No nie da się, ale troll. Cztery osoby w elektryku. No co się dzieje? O. Witam. Kurde, no wszyscy tu biegają, no co się tu dzieje? Ja pierdzielę, co się jaka dzieje? Jaka druga runda. O, ATM zginął. Nic się nie dzieje. Uj, no będę killem, ale trudno, no. No to tam coś jest. ATM za światów był bardzo taki pomocny i pokazał mi, że Areze go zabił. Ajajajajaj, Areze. No nie, fart Areze. Ale w ogóle no, nic się nie dzieje. W duchy ogóle ponoć nic. Nie kłamią, no. I to ponoć nie był tak. ATM ten transporterem. No, ponoć no tak, Areze, no unlucky. Unlucky! Ogólnie, jak tego Arezę mogłeś zabić, jak mówiłeś wcześniej, że to jest twój ATM i ty go zabiłeś? No ale jak tak może? Nie wiem. Zostawiasz drugiego impostora samego, tak nie wolno. No bo mój drugi impostor Mam nadzieję, że nie jesteś egze. Mój nie drugi jestem. Impostor jest debilem. Czemu wyzywasz? Bo byłem piękną rolą, którą mogliśmy 3 razy wykorzystać, ale niestety... Wolał się opierdalać. To też go sprzedaj. No, nie sprzedam go. Nie no, możesz go sprzedać. Go nigdy w życiu. O kurde. Mamy janitora, arsonistę i Jestera. Widzę. No to ciekawie. Też widzę. Osoby, które wpadły w trapkę, to był kosiarzek, Loki, Areze, ATM, Luna. Nie, Gremlin chyba. No, chociaż w sumie mogę. Ale myślę, AB, że ty i Luna możecie mi potwierdzić, że jestem niewinny. Myślę, że nie wiem. AB, napisz na czacie. A ja myślę, że to. Ja myślę, że to Loki. A Reza no mógł być tym janitorem. Klakier, błagam cię. No, ale to dlaczego się wracałeś do O2 znowu, skoro wyszedłeś z O2?
Nie wychodziłem z O2. Ja wchodziłem do... Ja byłem na wejściu do O2, zobaczyłem, że jest, że są komsy i chciałem wyjść. Po czym wszedłem tam, a w ogóle to mi zniknąłeś, ale ja mam jakiś dziwny ping dzisiaj, więc pewnie różnica pingu. Mhm. Ogólnie jest jeszcze... Nie, nie byłem w O2. Ja dopiero teraz wszedłem do O2. Robiłem butle, teraz jestem na drzewku, ale nie... Taski po prostu i tyle. Jeszcze jedna osoba, kurczę, nie jestem przekonany, kto to wpadł, ale chyba Gremlin. Nie, bo nie czytałeś mojej roli. A nie czytałem twojej roli, no bo ja nie mam tam sześć ról ogólnie, ale czytam tylko złe. Czytał tylko złe, bo Abby myśli. No właśnie. Nie wszyscy to robią. Znaczy w sumie i tak już jest, ale jeszcze może być traitor. Dobra, czyli mamy raczej jeszcze arsonistę w tym teamie. No kurde, no. Dobra, udało się. Ara, pójdźmy zrobić tutaj taski. Aj, nie w tę stronę. Areza i tak jakby był strzelającym, więc już mogłem sobie na to pozwolić. Nie wiem, co się odwaliło, ale kosiarzek zabił na moich oczach i za go zabiłem. A. Okej. Rzeczywiście, muszę przyznać, mamy szeryfa, widziałem na tej... A to tak to był ten, był Emil w tym trapie. Aha, czyli kosiarzek. No okej. To tak, to jest AB czyste. Taki... Ty jesteś szeryfem, tak? No. W takim razie zostaje nam czysty. Arsonis, który jest między Luną, Gremlinem... A który z... AB, mówiłem, że ty i Luna powinniście wiedzieć, jaką mam rolę. A który dla... Ja i Luna? AB? Czemu ja i... A, tak. Dobra, AB, już który... wiem. Ale co, który? Czy Luna, który mu... Nie no, ja ale Klakier nie wpadł. Ja już wam powiem. Luna, Luna w takim razie jestem. Musi być arsonistą. Aha. Wow. No, chyba jednak. No mnie tapają po prostu i tasków nie mogę robić normalnie. Luna nie jest arsonistą. Okej. Okay. Luna nie będzie arsonistą, no. Ja ogólnie jestem spajem. No te pają, te pają. Się nie odzywa. Teraz? Kubi od dwóch rund się nie odzywa, jak on był impostorem w poprzedniej i w tej też pewnie jest. No właśnie. Nie słuchajcie, co ja mówię chyba. No powiedziałam, że jest czysty, ja pierdolę. Naprawdę. No ale czysty nie żyjesz, to co mówisz? Ale co ty w ogóle? Ale no dobra, no to ale co, no ale nie wiemy o tym, więc czemu się odzywasz? To są głosy w twojej głowie, AB, nie przejmuj się tym. No ja nie wiem. Ja nic nie słyszałem. No... Aj. A więc Hubi akurat, jest czysty podobno. Akurat o tym, że Wiksa potwierdza Hubiego, to akurat szczerze się spodziewam w 90% gier. Nawet jak Hubi jest złą rolą, to i tak Wiksa go często nie, potwierdza. No nie. To Luna akurat tak potwierdza wszystkich impostorów. Ale mamy jeszcze, pamiętajmy, Jestera, którym rzeczywiście może też być Hubi. To nie ja. Do tego Emir jest tak to szeryfem, czyli... No ja nie wiem w sumie, skoro pan Gremlin tutaj... Nie no, ja to jeszcze skipuję. Ale możemy mieć jeszcze impostora albo arsonista. Może być tak, że arsonista po prostu już nie żyje i na przykład ATM był tym arsonistą. A jak traitor się robi w ogóle w tej grze, bo ja tak nie rozumiem. Jeśli nie ma impostorów i jest 5 lub więcej graczy, to wtedy pojawia się traitor. 80% chyba na to. Dobra. No nie no, ale kurde, no ja nie wiem czemu Wiksa się odzywa, kiedy nie żyje, no to jest tak głupie. ATM się skanował w pierwszej rundzie. Kurde, dlatego myślałem, że jest transporterem, a Gremlin tak to jest transporterem. Gremlin jest transporterem, Luna nie jest arsonistą. Luna może być jeszcze drugim impostorem, chociaż ona z tego co wiem wpadła w tego trapa. I nie pokazywało mi tam drugiego impostora, chyba że ona jest janitorem, ale Areza też pod tego trapa, był impostorem. Kurde, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Oj, przypadkiem to położyłem, pod kół to położyłem. O! Ciało, jak się idzie na reaktor. Ale w którym miejscu, bo ja nie dostałem tego reporta. Tam obok lodzika. Kurde. Nie, ogólnie nie było przy reaktorze.
Bo ja byłem ogólnie robić Simon Sessa po poprzedniej na czwartym, na trzecim etapie. Na trzecim etapie przestałem robić. Ajajaj. I teraz biegałem górną dekontaminacją i biegałem. Ale Majora, nie zwróciłem uwagi, czy jest mniej głosów. Aj, dobra, możemy się ogólnie podowiadywać, kto kim jest w miarę. Kim jesteś, Kubi, powiedz nam. Inżynier. Dlatego nie naprawiłeś tego. No właśnie, ciekawe. A po co miałem to wykorzystywać? Kubi nie jest inżynierem. Nie, on troluje, on raczej jest sterem. Ja bym tak powiedział. Bro. Bro. Dobra, to tak uważaj, przynajmniej nie wygłosuję. Dobra, nie wygłosujemy cię, za to klakier obstawiam. Klakier albo Luna zostają, ale ja bardziej jestem, klakier ja wydaje jestem, mi się. Ja, ale ja jestem spajem, mówię wam, że jestem spajem. No to nie dałeś nam żadnej informacji w tej grze. No nie dałem wam informacji takiej, że przez jedną rundę siedziałem jako spaj i widziałem tylko w O2, że był gremlin, kurde. Przecież ja patrzyłem, ja przez chwilę byłem na adminie, nikogo nie było na tym adminie, jeszcze widziałem, że 4 osoby są w elektryku. Ale byłem na adminie nie tą rundę, tylko w pierwszej rundzie. W pierwszej rundzie byłem przy adminie, nikogo nie było na adminie. Biegłem tam zobaczyć, bo widziałem, że gremlin był z jakimś kolorkiem i tam długo ten gremlin, wiesz, jego ciało jakby było, chodzi mi, że było jego główka. Mówię, pobiegnę zobaczyć i wtedy właśnie miałem Kosiaszka i Lokiego. No i nikogo w pomieszczeniach innych nie widziałeś? No, wtedy widziałem Kosiaszka i Lokiego. No, Kosiarzek okazał się impostorem, więc w sumie Kosiarzek... Skąd Kosiarzek okazał się impostorem? No, przecież, no, bo ale może mógł być arsonistą też. Ale przecież Kosiaszek powiedział, że... Imira, jako ty jesteś? Imir, no, powiedział, Imir jest szeryfem. Szeryfem jest. No, a Imir powiedział przecież, że Kosiaszek zabił na jego oczach i może być tak też, że kto inny wpadł mi w trapkę, a Imir teraz klejmuje szeryfa, którego mi pokazało w trapce szeryfa. Tej pułapce, ale wolałem nie mówić. No, nie ja wiem, nie szczerze. A, dobra. Mamy jeszcze Majora! A, chyba wiem, kto jest tym Majorem. Luna jest Majorem. Hubi jest Jesterem. Imir jest chyba szeryfem. I Klakier, który niby jest spajem, ale tak naprawdę nie jest spajem. Dobra, dwa taski mi zostały, idźmy je robić. Bo jeszcze strołuję gierkę. Dobra, zrobione. Idźmy jeszcze zrobić zrzut śmieci. Dobra. Myślę, że wolałem nie ryzykować. Ale jeśli teraz będzie głosowanie, to wtedy zaryzykuję. Tutaj. Dobra, idę to odkliknąć. Dobra. Zobaczmy w ogóle, czy zginą, wszyscy żyją. Idźmy tam. O, naprawili. Kubi naprawił. Trap by mi nic nie dał, nie zbiorę 3 osób do trapa, jak została 5. To jest naprawdę bardzo mało prawdopodobne, żeby udało się, żeby 3 osoby weszły do trapki. Jedna osoba jest w labie, Hubi cały czas ze mną biega, Hubi jest Jesterem. Dobra, wejdźmy tutaj, zobaczmy. Okej, dwójkę nie żyją. Klakier... O! Aj, kurde, czas! Klakier, myślałem, że... Czas, kurde, Imir! Ach! I tak nie miałeś... I tak Imir był! No dobrze, sorry, zestresowałem się, ja się stresuję strasznie przemu, ale... Dobra, Imir fejkowo. Dobrze było. Mieliśmy chłopa, kurwa, w... Ale odkułem się na klejmie na szeryfa. No dobrze, ale ogólnie ten... No tak. A nie mieliśmy Majora, tylko Atem był Majorem, a ktoś po prostu nie zagłosował w tej rundzie, tak? Nie, Atem był Majorem. Czyli nikt nie czyli ktoś nie zagłosował. No tak, skanowałem się. Skanowałeś, a później mówisz, że pewnie byłem Marcelem. Nie, ja tak tylko zaproponowałem, ale potem sobie przypomniałem, że się sam skanowałem. Ja bardziej myślałem, że ty transporterem jesteś i mnie tak teleportujesz. Bo... to ja ciebie i Lunę rzucałem po całej mapie. No właśnie ale... tak, no ale to jest zmienia faktu, że to było dla mnie takie ten, że co ATM teleportuje mnie, kurde, ze skana, żeby się pierwszy zeskanować, to by było totalnie w stylu ATM-a. Ale i tak, Emil i tak nie miałeś szans, bo biegali w trójkę, więc... No niestety. Mielibyśmy szansę, gdybym mógł zdjeść ciało, ale nie było ciała. Tam kończymy odcinek, elo.